Panie kierowco, jaki cel podróży pana jest? Wracam z hurtowni do sklepu, ja po towar do sklepu. Z pracy, tak? Tak, dowozi pan? Tak. Dobra. Miłego dnia, życzymy szerokiej drogi. Do widzenia. Sierżant stabowy Karolina Żych, Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim. Policjanci na terenie całego powiatu wraz z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej oraz strażnikami miejskimi prowadzą działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich naszych mieszkańców. Jesteśmy na drogach, pełnimy służbę zarówno w patrolu pieszym, jak i zmotoryzowanym. Przypominamy wszystkim mieszkańcom o konieczności pozostania w domu. Sprawdzamy skwery, place zabaw, parki. Dbamy o to, żeby osoby, które nie muszą w tym czasie poruszać się na tym terenie, przebywały w domu. Apelujemy o rozsądek, o zadbanie o bezpieczeństwo swoich i swoich najbliższych. Jeżeli nie ma konieczności przemieszczania się, pozostańmy w domu. Od 1 kwietnia weszły nowe przepisy. Osoby małoletnie nie mogą przebywać na drogach bez opieki osoby dorosłej. W momencie, kiedy mieszkańcy naszego powiatu nie przestrzegają obowiązujących przepisów, nakładamy mandaty karne.